Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w takim materiale bardzo konkretnym i praktycznym, w którym to oto powiemy sobie o inicjatywie, która zrodziła się w Medjugorje, w sercu jednej z widzących Wicki, o której mówiłem w poprzednim materiale, tytułując go W Medjugorje dzieje się coś niesamowitego, chociaż modlitwa ta, czyli różańcowa, którą Wicka zaproponowała, nie jest niczym niesamowitym, nadzwyczajnym, ale jednak patrząc na życie Maryi, wszystko co było nadzwyczajne w życiu Maryi było pokryte ową zwyczajnością i codziennością, było realizowane w ukryciu i w cichości. Chcę wam dzisiaj opowiedzieć o inicjatywie, która już dzisiejszego ranka się rozpoczęła na kanale Moc Słabości, a mianowicie codzienny różaniec w łączności z Medjugorje, odpowiadając na intencje Wicki, widzącej z Medjugorje, aby do 24 czerwca 2021 roku codziennie o 5 rano odmawiać różaniec w intencji dziękczynnej za objawienia w Medjugorje, w nadziei, że Maryja uporządkuje wszystko to, co my na co dzień w naszym życiu swoimi zgrabnymi do niszczenia łapkami i sercami niszczymy. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy, ze względu na was wyjątkowych widzów, odcinek. Na początek esencja tego, co chcę wam przekazać, z prośbą, abyście również innym tę wiadomość przekazali, aby jak najwięcej z nas korzystało ze wstawiennictwa pełnej łaski, tej, która jest w stanie wyprosić nam każdą łaskę u swojego Syna, ponieważ non-stop jest w Niego wpatrzona. Otóż przypomnę dla tych, którzy nie oglądali materiału zatytułowanego W Medjugorje dzieje się coś niesamowitego. Otóż Wicka, jedna z widzących w Medjugorje, zaproponowała po modlitwach i myślę, że też po rozmowach z Maryją, to już jest moje dopowiedzenie, Wicka nie mówiła, że uczyniła tę akcję, o której wspomnę, po rozmowach z Maryją. Ja to dodaję ze względu na to, że na stronie medjugorje.org.pl mamy przy opisie, kim jest Wicka, zapisane, że Wicka nadal codziennie rozmawia z Maryją. W związku z tym decyzje, które podejmuje dotyczące chociażby akcji modlitewnych, również pewnie są, że tak powiem, po ludzku konsultowane z Maryją. W każdym razie Wicka zaproponowała, abyśmy od 25 czerwca tego roku, czyli dnia, który już minął, do 24 czerwca 2021 roku codziennie spotykali się o 5 rano na różańcu. Tę inicjatywę realizuje mąż Wicki, a także ci, którzy pomagają jemu, rozpoczynając w Medjugorje różaniec o godzinie 5 rano. On trwa około 1,5 godziny. Składa się z trzech części różańca świętego, z litanii loretańskiej, zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi i najświętszemu sercu Chrystusa i ze złożenia różańca oraz róży w dłoniach figurki Matki Bożej. Co więcej, Wicka poprosiła, w związku z 40. rocznicą objawień Matki Bożej w Medjugorje, która przed nami, a która będzie miała miejsce 24 czerwca 2021 roku, aby każdego miesiąca z 25 na 26, czyli cały dzień i całą noc, jedna osoba czuwała w miejscu objawień, które rozpoczęły się w 1981 roku, jakby oczekując na powtórne przyjście Maryi i niejako zakończenie objawień w Maryi. To ostatnie zdanie jest moim dopowiedzeniem. Ja mam taką głęboką intuicję, ale tylko i wyłącznie moją intuicję. W związku z tym nie powołujcie się na te słowa jako na słowa Maryi czy kogoś z widzących w Medjugorje. Po prostu w moim przekonaniu głębokim jest taka wizja, w której oto Maryja w 2021 roku w równą 40. rocznicę objawień w Medjugorje zakończy objawienia w Medjugorje. Czy w formie wyjaśnienia, czy ujawnienia się owych tajemnic medjugorjańskich, tego nie wiem. Wiemy na pewno, że Maryja prosi nas, abyśmy codziennie modlili się na różańcu i będziemy to robić na naszym kanale o godzinie 5 rano codziennie w intencji dziękczynnej. W tej jednej intencji proszę was, żebyście też ten różaniec, jeżeli będziecie się z nami łączyli właśnie przez kanał Moc Słabości i przez nasz kanał będziemy się łączyli z Medjugorje, bo w Medjugorje o 5 rano również codziennie ten różaniec się rozpoczyna, abyśmy ofiarowali go tylko i wyłącznie w intencji dziękczynnej
za objawienia Matki Bożej w Medjugorje. Wszystkie inne pragnienia naszego serca, intencje Maryja spełni. Zresztą Maryja mówi i podkreślała to również w Fatimie, mówi o tym w Medjugorje, abyśmy modlili się w jej intencjach. Dlaczego? Ponieważ ona najlepiej zna swojego Syna. Nikt z ludzi nie przebywał z Chrystusem tyle czasu, ile ona. 30 lat w zamknięciu, później jeszcze towarzysząc mu w publicznej działalności, aż po jego śmierć krzyżową i aż po zmartwychwstanie. W związku z tym pośród ludzi nikt nie znał i nie zna Chrystusa lepiej jak ona, którą nazywa, i teraz sięgam do komentarzy biblijnych, wielu biblistów co-redemptrix, czyli współodkupicielką. Tą, która również przechodząc całą drogę życiową z Chrystusem tutaj na ziemi, towarzyszyła jego misji zbawczej. Maryja znała Pismo Święte, ponieważ w Magnificat bibliści również to zaznaczają. Mamy na przykład nawiązanie do psalmu 113, w związku z tym Maryja rozważała w swoim sercu Słowo Boże, rozważała w swoim sercu sceny z życia Jezusa i prosi nas, abyśmy również i my to czynili. A różaniec jest właśnie rozważaniem Słowa Bożego, bo modlitwy różańcowe są modlitwami biblijnymi. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo. I na koniec chwała Ojcu jako oddanie czci i uznanie autorytetu Trójcy Świętej. Oraz abyśmy rozważali życie Chrystusa, bo w życiu Chrystusa mamy odpowiedź na wszystkie nasze pytania. Chociaż po ludzku może się wydawać, że one kompletnie nie pasują do naszych życzeń, pragnień czy wyobrażeń. Ale Maryja, której zaufał sam Bóg, prosi, abyśmy również jej zaufali, skoro jej Bóg zaufał i oddał jej swojego Syna, to jakże my nie mielibyśmy jej ufać, tej, która wciąż jest wpatrzona w Boga, podobnie jak święty Michał Archanioł, który nieustannie adoruje Trójcę Świętą i święty Michał Archanioł jest, mówiąc brzydko, do usług Maryi, to znaczy on z radością jej służy. Dlatego potęga świętego Michała Archanioła jest dokładnie tą samą potęgą, którą ma Maryja, to znaczy skierowanie się całym sercem, całą duszą, całym rozumem ku Trójcy Świętej. A zatem najważniejsza wiadomość, którą możecie przekazać innym. Codziennie o 5 rano na kanale Moc w Słabości różaniec w łączności z Medjugorje, z widzką, jedną z widzących z Medjugorje, gdzie będziemy odmawiali jedną część różańca świętego przeplataną rozważaniami, które będą oparte po prostu na Słowie Bożym i na koniec będziemy sobie odmawiali wezwanie ku czci ukrytego życia świętego Józefa z Jezusem i Maryją, aby ukryć się w niepokalanym sercu Maryi i aby poprosić również o wstawiennictwo i o swego rodzaju ukrycie świętego Józefa. To znaczy będziemy chcieli się przez te kilka miesięcy, które są przed nami, do 24 czerwca 2021 roku, który notabene jest wspomnieniem liturgicznym narodzenia świętego Jana Chrzciciela, tego, który przygotował przyjście Chrystusa na ziemię, który prosił o pokutę, pojednanie i nawrócenie. Chcemy przez ten czas ukrywać się w Nazarecie i ukrywać się w tym wewnętrznym Nazarecie, czyli w niepokalanym sercu Maryi. Słowo Nazaret z języka greckiego oznacza strzeżony, w związku z tym w domu nazaretańskim i przede wszystkim w niepokalanym sercu Maryi, które jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Chrystusa, do którego przedsionkiem jest serce świętego Józefa, jesteśmy strzeżeni. Na koniec chcę wam przeczytać kilka fragmentów z książki, którą też możecie znaleźć na kanale Moc Słabości, Różaniec Maryi Dziewicy, autorstwa dwóch niesamowitych, pełnych Ducha Świętego duchownych, ojca Antonello Cadadu i ojca Enrique. Kilka orędzi z Medjugorje Maryi Królowej Pokoju. Posłuchajcie. Chciałabym, by świat modlił się i to jak najwięcej. By pościł surowo w środę i piątek, by odmówił każdego dnia chociażby różaniec. Mówiła Maryja 14 sierpnia 1984 roku. Dopomogliście mi swoją modlitwą w urzeczywistnieniu moich planów. Módlcie się nadal, mówi Maryja, aby urzeczywistniły się one całkowicie. Proszę rodziny parafii, by odmawiały wspólnie różaniec. Są słowa Maryi z 27 września 1984 roku. Maryja prosi, abyśmy odmawiali różaniec codziennie
i całymi rodzinami. Wiem, że o 5 rano może być to bardzo trudne, natomiast no, niektórzy z nas być może dadzą radę ten różaniec odmawiać. Ja oczywiście będę każdego dnia o 5 rano tutaj na Was na kanale czekał, chyba że coś wyjątkowego się stanie i mnie tu być z Wami nie będzie mogło być, nie będzie, nie będę mógł być z Wami. No. Wzywam Was, abyście wszystkich zachęcali do odmawiania różańca. Co Maria mówi? Ewangelizujcie, prosząc innych, aby również modlili się na różańcu. To jest bardzo prosta modlitwa. Modlitwa ukrycia, można ją odmawiać, trzymając różaniec w kieszeni. Chociaż w tych czasach i tak nie wychodzimy z domu. To różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki. Wszyscy księża odmawiajcie różaniec. Można z taką informacją również pójść do swoich kapłanów, księży, proboszczów. Poświęćcie czas na modlitwę różańcową, mówi Maria. Mówiła Maria 25 czerwca 1985 roku. A zatem Maria mówi: różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki. Te słowa padły w roku 1985, kilka lat po zamachu na świętego Jana Pawła II, prześladowania chrześcijan, których autorem oczywiście jest szatan, ten, który nienawidzi, diabeł, ten, który dzieli. Dotyczą nie tylko jakby uczynienia nam krzywdy fizycznej, bo tego szatan uczynić nam nie może, chyba że przez innych ludzi, ale głównym zagrożeniem ze strony diabła jest to, że chce nas odciągnąć od życia wiecznego, abyśmy zatracili się w samotności piekielnej, tak jak to on uczynił. W związku z tym Maria mówi, że szatana pokonacie różańcem, w tej cichej i ukrytej modlitwie, która codziennie o 5 rano rozpoczyna się w Medjugorje, w ukryciu, w owych ciemnościach, bo to jeszcze rano, w zupełnej ciszy, zapomnieniu. Pamiętam, jak dzwoniłem wczoraj do jednego z wojowników Maryi w Łodzi, pytając, bo ostatnio z kilkoma innymi był w Medjugorje, o to, czy faktycznie o 5 rano ten szczególny różaniec rozpoczyna się w Medjugorje. On mówi, że tak, że kiedy poszli tam po raz pierwszy o 5 rano, stawili się na miejsce, gdzie ów różaniec się rozpoczyna, to byli zdziwieni, ponieważ nikogo nie było. Już prawie że zwątpili i nagle zaczęły się pojawiać światełka. Tu ktoś na rowerze przyjechał, tu ktoś z latarką przyszedł, tu ktoś z góry schodził z telefonem, oświecając sobie drogę. Ludzie jakby schodzili się bardzo powoli w ukryciu, w ciszy, w milczeniu, w kontemplacji. Właśnie tak działa Maryja. Gdzieś w Medjugorje, oznacza między górami, gdzieś całkowicie oddana, wpatrzona w Boga, prosząc: patrzcie w tym samym kierunku, w którym ja patrzcie, i nie patrzcie w tym kierunku, który wskazuje wam diabeł, a diabeł będzie nas odciągał od modlitwy różańcowej różnymi przykrymi sytuacjami, które będą nadal nękały Kościół katolicki, wplątując nas w różne dyskusje związane z Kościołem, z autorytetem Kościoła, z nauczaniem Kościoła. Nie idźmy w tym kierunku, w którym pokazuje nam swoim brudnym, diabelskim, piekielnym paluchem szatan. Wpatrujmy się w Chrystusa przez jakby okulary, którymi są tajemnice życia Zbawiciela, rozważane w czasie różańca świętego. Następne orędzie Matki Bożej z Medjugorje. Jest wielu, którzy kończą swoje modlitwy, zanim w nie wejdą. Tu jest praktyczna wskazówka, jak się modlić. Kiedy mówię wam, mówi Maryja, módlcie się, nie rozumiejcie tego jedynie jako zwiększenia ilości. To, do czego chcę was doprowadzić, to głębokie pragnienie Boga, nieustanne pragnienie Boga. Wszystkie modlitwy poruszają mnie bardzo, zwłaszcza twój codzienny różaniec. Maria mówi, nie chodzi o ilość tych modlitw, tylko chodzi o głębię zaangażowania sercem. Maria podkreśla, wszystkie modlitwy poruszają mnie bardzo, zwłaszcza twój różaniec. Maria bardzo osobiście do nas przemawia. 8 sierpnia 1985 roku Maria w Medjugorje powiedziała: dziś wzywam was, abyście ze szczególną modlitwą wystąpili przeciw szatanowi. Szatan chce silniej oddziaływać teraz, kiedy wiecie, że oddziałuje. Drogie dzieci, obleczcie się w zbroję i z różańcem w ręku
zwyciężycie go. To znaczy, zawsze tak było w historii zbawienia, kiedy czytamy Słowo Boże, że szatan wściekał się w momencie, kiedy nadchodziła jego największa klęska, kiedy były największe okrzyki skierowane przeciwko Chrystusowi. Kiedy został skazany na śmierć, na sądzie, który odbywał się nad Chrystusem w czasie drogi krzyżowej. Szatan wrzeszczał, szalał, ponieważ nie wiem, czy przeczuwał, ale być może z radości, takiej dzikiej, piekielnej radości w cudzysłowie, szalał, widząc, że Chrystus zaraz zostanie zabity na krzyżu i będzie koniec. Już nic więcej po śmierci Chrystusa nie będzie. Jakże bardzo szatan musiał być zaskoczony, kiedy Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał. Jakże bardzo szatan musiał być zaskoczony, że przez 30 lat nie dostrzegał obecności w Chrystusa ukrytego w domu nazaretańskim, w Nazarecie. Nazaret, powtórzę raz jeszcze, z języka greckiego oznacza strzeżony. Dziś wzywam was, abyście zaczęli z żywą wiarą odmawiać różaniec. W ten sposób będę mogła wam pomóc. Wy, drogie dzieci, pragniecie otrzymać łaski, ale się nie modlicie. Maria mówi, chcesz otrzymywać pomoc Boga, ale nie prosisz Boga o pomoc. To jak chcesz tę pomoc otrzymać, skoro nie otwierasz się na działanie Boga? Ja wam nie mogę pomóc, mówi Maryja, gdyż wy nic nie robicie w tym kierunku. Drogie dzieci, wzywam was, żebyście odmawiały różaniec i żeby różaniec był dla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością. Obowiązek ma to do siebie, że jakby no, jesteśmy odpowiedzialni za spełnianie go. Ten obowiązek codziennego odmawiania różańca ma się łączyć z radością, ponieważ ów różaniec będzie kanałem, że tak powiem, dystrybucyjnym łaski Bożej. Co nie będzie oznaczało, że w naszym życiu będzie happy i będzie wszystko cudowne i kolorowe. Wręcz przeciwnie, Maria będzie chciała nas przeprowadzić tą samą drogą, którą przeszedł Chrystus. To znaczy przez modlitwę w Ogrójcu, samotną, kiedy uczniowie nawet godzinnie potrafili Chrystusowi towarzyszyć, przez drogę krzyżową, przez śmierć i w końcu ku zmartwychwstaniu. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo jestem z wami. Pragnę was nauczyć modlić się. Jeżeli chcesz się nauczyć modlić, to zapraszam cię codziennie na kanał Moc Słabości o godzinie 5 rano na Różaniec Święty, w łączności z Medjugorje, z intencją, która zrodziła się w sercu jednej z widzących w Medjugorje, Wicki, jako przygotowanie na 40-lecie objawień Matki Bożej w Medjugorje. Dziś, jak nigdy dotąd, wzywam was do modlitwy. Niech wasza modlitwa będzie błaganiem o pokój. Szatan jest silny i pragnie zniszczyć nie tylko ludzkie życie, ale i przyrodę i planetę, na której żyjecie. Maria nie ukrywa, szatan rzeczywiście jest silny. Jeżeli chcesz sam z nim pójść w bój, to przegrasz. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, abyście poprzez modlitwę obroniły się Bożym błogosławieństwem pokoju. Bóg posłał mnie między was, abym wam pomogła. Jeśli chcecie, przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów na świecie i w waszym życiu. Błogosławię was i pozostanę z wami, dopóki taka będzie wola Boża. Dziękuję wam, że dochowujecie wierności mojej obecności tutaj, gdyż wasza odpowiedź służy dobru i pokojowi. Ów pokój, o którym mówi Maryja, pokój serca, rodzi się przez słuchanie Słowa Bożego, przez sakramenty święte, przez ciągłe nawracanie się, czyli korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, przez Eucharystię, adorację, rozważanie tajemnic życia Chrystusa w naszym życiu przez Różaniec Święty, przez adorowanie Chrystusa umęczonego w czasie na przykład 24-godzinnego nabożeństwa Męki Pańskiej, przez post, modlitwę, jałmużnę, uczynki miłosierdzia. Maryja mówi, jeśli chcecie, zapraszam was do różańca, więc Maria szanuje naszą wolność, mówiąc, że Bóg będzie nam przez modlitwę różańcową błogosławił, ponieważ taka jest Jego wola. To znaczy Maria mówi, niech się spełnia wola Boża w twoim życiu, a będzie się ona spełniała wówczas, kiedy się otworzysz na Boże działanie, to znaczy na działanie, na spełnianie się woli Bożej w twoim życiu, przez otwarcie serca na obecność Boga. Chrystusa możemy do swojego serca wprowadzić przez Słowo Boże, życie sakramentalne, ale również przez Różaniec Święty, rozważając tajemnicę z życia Chrystusa. 25 stycznia 1991 roku Maria kończy jedno z orędzi słowami: błogosławię was
i pozostanę z wami, dopóki taka będzie wola Boża. Dziękuję, że dochowujecie wierności mojej obecności tutaj, gdyż wasza odpowiedź służy dobru i pokojowi. Zachęcam was serdecznie, abyście w miarę możliwości sami brali udział w naszym codziennym różańcu tutaj na kanale Moc Słabości o godzinie 5 rano, abyście tę wiadomość również przekazali innym, ponieważ różaniec jest kołem ratunkowym, które Maryja rzuca nam, abyśmy nie utonęli w ciemnościach obojętności, beznadziei, ciemności grzechu i zła. Maryja jest pełna łaski, w związku z tym idąc z nią do nieba, prosząc ją o wstawiennictwo w naszych intencjach, bo pamiętajmy, że Maryja modli się z nami, Maryja wstawia się za nami, idąc jej drogą do nieba, otrzymujemy to, na co ona była w pełni swoim sercem otwarta. Pełnię łask, znaczy tych łask, na które jesteśmy gotowi, do których Bóg nas wszystkich przygotował i przygotowuje. Zakończmy słowami z Księgi Apokalipsy, rozdział 12, wers 1. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. I my możemy być tymi gwiazdami, które przyozdabiają Maryję jako takie cenne klejnoty, które Maryja składa swojemu synowi, a on przedstawia nas Bogu Ojcu. Wszystko to dzieje się w cichości i ukryciu naszego serca, mocą Ducha Świętego. Wszystkiego błogosławionego wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie, a codziennie o godzinie 5 rano na kanale Moc Słabości, na wspólnym różańcu w łączności z Medjugorje i z widzącą Wicką. Cześć, hej, szczęść Boże. Thank you.